z tej strony Julia, witajcie na moim kanale. Jeżeli oglądacie ten film, to pewnie zastanawiacie się, jak zarezerwować w prosty sposób Youngsters Camp, albo właśnie na niego jedziecie i chcecie się dowiedzieć, czy warto i czy dobrze wydaliście te pieniądze. Tak więc powiem Wam, że zarezerwowanie Youngsters Campu wcale nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać. I niektórzy myślą, że jest to zwykły obóz, na który można na przykład zarezerwować na przykład 3 miesiące wcześniej albo 2 miesiące wcześniej, dzwoniąc albo wchodząc na stronę. Ale nie, niestety trzeba to rezerwować w ten dzień, w który jest to podane. I pokażę Wam właśnie proste sposoby, jak tego dokonać, bo często dla niektórych osób brakuje miejsc i są na liście rezerwowej. Oczywiście nie mówię, że to sprawdza się zawsze, ale opowiem Wam z mojego przykładu, jak ja zawsze rezerwuję kampa, bo zawsze jak chciałam pojechać, to jadę i właśnie teraz będzie trzeci raz, kiedy jadę na kampa, jadę na drugi turnus Youngsters Summer Camp 2019. Jeżeli Wy jedziecie na kampa, to napiszcie mi to w komentarzu na dole, a może właśnie się zobaczymy. Sprzedaż biletów na Youngsters Camp zwykle zaczyna się w środy, albo właśnie w któryś dzień w tygodniu, a nie w weekendy, i to o godzinie 12 najczęściej, i to właśnie stoi na przeszkodzie. Zwykle rodzice pewnie nie pozwalają Wam nie iść do szkoły i nie macie jak zarezerwować obozu. Jeżeli jesteście w szkole, to poproście rodziców albo kogoś z rodziny, żeby Wam pomogli zarezerwować, żeby weszli właśnie o tej równej godzinie na stronę Youngsters Camp. I może właśnie im uda się zarezerwować kampa dla Was. Siema! Natomiast jeżeli rodzice pozwolą Wam zostać w domu, no to macie szczęście i macie większe możliwości, jak zarezerwować ten właśnie obóz. Pierwszą rzeczą, właśnie tutaj Wam pokażę, jest wejście na stronę Youngsters Campu. Ona Wam się tutaj otworzy i macie tutaj różne rzeczy. Strona Youngsters Campu 2019 jest oczywiście inna niż z poprzedniego roku i pewnie na następnego kampa też się trochę zmieni, ale będzie działała na tej samej zasadzie. W tym przypadku mamy tutaj, jeżeli zjedziemy na dół, mamy tutaj różne kampy dostępne, na przykład właśnie Way to Youngsters Camp, Sylwia Lipka Camp, o tym wszystkim możecie poczytać sobie na stronie. Ale pewnie wiecie, na czym to polega, o co chodzi, skoro oglądacie ten film. Ale tutaj na przykład ja jadę na turnus drugi, więc klikam sobie Youngsters Camp turnus 2. Oczywiście, jeżeli chcę to zarezerwować, to najlepiej wezmę sobie telefon albo komputer. Najszybciej chodzi na komputerze albo na laptopie. Mi udało się zarezerwować albo na tablecie, albo na laptopie w tym roku, a w poprzednich latach na komputerze. Tak więc to moim zdaniem jest najlepsza opcja, bo na telefonie często się wiesza i nie daje rady. Więc ja zwykle odpalam sobie kilka urządzeń, na przykład telefon, komputer i tablet. Wiem, że wtedy serwery padają, ale jeżeli komuś zależy, no to naprawdę polecam tak robić. I wiem, że wiele osób właśnie w ten sposób to robi, ale większości też nie podoba się to, no bo jednak zabieramy serwery i każdy powinien wejść na jednym tylko urządzeniu, ale wtedy jest bezpieczniej i macie większe szanse na dostanie się na obóz. Tak więc ja robię w ten sposób, że na jednym urządzeniu włączam sobie stronę kampa jakoś pół godziny wcześniej i otwieram sobie ten obóz. Tutaj macie właśnie ten obóz, na który chcę jechać. I macie tutaj, gdzie jest napisane wyprzedany, to w tym miejscu zwykle jest, że zarezerwuj. I ja właśnie otwieram sobie tę stronę, żeby było tak. A na drugim komputerze czekam do godziny 12, jeżeli właśnie o 12 rusza sprzedaż. Jeżeli jest już godzina 12, to równo 12 wybija i klikam na komputerze przycisk rezerwuj. Zwykle wtedy strona długo się mieli i nic z tego nie jest, ponieważ padają serwery, ale na drugim urządzeniu właśnie też o 12, jak właśnie mam otwartą tę stronę, to klikam zarezerwuj, a na tamtym urządzeniu dopiero włączam jakby stronę o godzinie 12, włączam stronę Youngsters Campu, żeby zobaczyć, czy serwery nie padły, czy da się tutaj cokolwiek zrobić. Jeżeli będzie, że serwery padły, no to odświeżamy stronę, polecam włączyć sobie dwa okienka, na przykład na komputerze, żeby na jednym okienku było cały czas zarezerwuj i odświeżacie zarezerwuj, a na drugim odświeżacie stronę i zarezerwuj. Na jednym tylko zarezerwuj, a na drugim stronę i zarezerwuj, bo czasami robi się w ten sposób, że tak na przykład było w tym roku, że jeżeli kliknęłam zarezerwuj, no to pokazywało mi, że jest nieosiągalna, serwery padły. A jeżeli odświeżyłam całą stronę i jeszcze raz weszłam na stronę Youngsters Camp, no to pokazało się, że jest już wszystko ok, dlatego
też tak można robić. I teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Jeżeli właśnie macie już dokonanej rezerwacji i ten start sprzedaży 20 lutego, to już było oczywiście dawno, dawno temu, to klikacie tu, gdzie wyprzedany, to klikacie sobie zarezerwuj. W tym... Teraz nie pokażę Wam tego, no bo już jest kamp wyprzedany, niektóre są niewyprzedane. Na przykład ostatnie miejsce dostępne na Youngsters Camp Turnus 4, wow! I jeszcze takie rzeczy chyba się nie zdarzały i zawsze było wyprzedane w kilka minut. Powiem Wam od razu, że Youngsters Camp wyprzedają się w jakieś 10 minut, albo jeżeli serwery nie padną, no to wyprzedają się bardzo szybko. Jeżeli padają, no to kampy wyprzedają się od rozpoczęcia, tak jakby startu serwerów, też bardzo krótko, 5-10 minut i nie ma już miejsc zazwyczaj. Więc z tym trzeba się pospieszyć, ale w tym roku ja odświeżałam stronę 1,5 godziny. Siedziałam przed tym komputerem i odświeżałam, ponieważ serwery nam padły, ale w poprzednich latach udało się to zrobić trochę szybciej i na Youngsters Camp zimowy 2018 to udało mi się zarezerwować go w szkole, nawet na komputerze szkolnym. Pani się zgodziła, bo wtedy miałam właśnie informatykę i miałam to szczęście. No i udało mi się zarezerwować w przeciągu jakichś 10 minut, 5-10 i od razu strona mi zadziałała i zarezerwowałam, ale robiłam to też na telefonie i na telefonie koleżanki. I właśnie, gdzie tutaj mamy Youngsters Camp Turnus 4, klikamy tylko zarezerwuj teraz. Otworzy Wam się strona z formularzem, pewnie, o, widzicie, tak to wygląda. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, no tak to wygląda, po prostu klikacie sobie dojazd, jaki chcecie, czy chcecie z Poznania, Gdańska, Warszawy albo własny. Macie tutaj różne do wyboru, zależnie od turnusu są różne dojazdy. Tutaj mamy później osobę zgłaszającą, uczestnika. Osoba zgłaszająca to raczej powinien być rodzic albo opiekun prawny, więc tutaj właśnie musicie wpisać dane rodzica, najlepiej róbcie to właśnie z osobą dorosłą. Potem właśnie wpisujecie imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, kod pocztowy, miejscowość. Jeżeli macie uwagi do rezerwacji, no to też uwagi. Warunki uczestnictwa, przetwarzanie danych, klikacie dalej. Jeżeli to klikniecie, to pokazuję Wam, czy udało Wam się zarezerwować kampa, czy nie. I przychodzi Wam informacja na maila. Później na maila przychodzą Wam różne formularze, które powinniście wysłać do MyMusic, ale wszystko będziecie mieli napisane właśnie w mailu. Teraz pokażę Wam, na jakikolwiek turnus wejdziemy i powiem Wam, co będzie w tym roku. Znaczy wszystko to ogólnie możecie zobaczyć właśnie na stronie Youngsters Campu, ale opowiem Wam mniej więcej, jak wyglądają te rzeczy, które są właśnie w programie i jak to wyglądało na obozie letnim 2018, bo zimowego nie ma co opowiadać, ponieważ tamten był w węgierskiej górce, a Youngsters Camp letni będzie w Koszelówce, tak, nad jeziorkiem. Bardzo przyjemnie było. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was do moich filmów, do moich vlogów z Youngsters Summer Campa 2018, które znajdziecie na moim kanale. Teraz opowiem Wam, jak to wygląda i czy w ogóle opłaca się jechać na ten obóz. Po pierwsze, musicie lubić Youngsters. Ważne jest też to, żeby być towarzyskim i dość otwartym na ludzi. Ja na przykład nie jestem taką osobą, ja bardzo się wstydzę wielu rzeczy i nie jestem aż tak otwarta. Ale na Youngsters Campie staram się zagadywać do ludzi i też poznawać nowe osoby i być otwarta na nowe znajomości, bo inaczej też to nie ma za dużego sensu, jeżeli byście siedzieli tam sami i po prostu nie bawili się dobrze i tak jak być powinno. Właśnie teraz pokażę Wam, co jest zaplanowane na ten rok, bo z poprzednich lat raczej nie znajdę, co było tam w planie i nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, bo teraz są inne zajęcia. Znaczy większość jest tych samych, ale są też jakieś nowe. Zacznijmy od koncertów ambasadorów. Tak więc koncerty to jest cudowna rzecz i na w ogóle inaczej wyglądają niż koncerty w klubach, które są na trasach koncertowych wielu artystów. Śpiewają tam oni różne piosenki, tak samo na przykład na Youngsters Campie 2018 letnim Dominika śpiewała z Dominikiem Łupickim, Dominika Suzańska z Dominikiem Łupickim, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to też jest na moich vlogach, możecie je obejrzeć. I to też było śmieszne, bo śpiewali różne piosenki, na przykład Tako i w ogóle Osiem Koł, różne, bo strasznie
strasznie śmiesznie. I na koncertach ambasadorów jest cudowna, cudowna atmosfera. Te gwiazdy sprawiają, że po prostu jest tak super. Naprawdę, musielibyście sami pojechać i się przekonać, ale jeżeli lubicie ich muzykę, to naprawdę polecam bardzo, bo jest cudownie. Q&A. Q&A też tam występuje. Chodzi w tym o to, że jedna osoba albo dwie, tak jak w przypadku Artura i Jeremiego, znaczy w tym roku Jeremiego już nie będzie, ale Artur z Jeremim na 2018 letnim siedzieli sobie razem i właśnie odpowiadali razem na te pytania. Było można zadawać Arturowi albo Jeremiemu. Ja oczywiście nie zadawałam żadnych pytań, bo jestem wstydliwą dość osobą, ale wiele osób zadawało właśnie różne pytania i chodzi w tym o to, że te gwiazdy odpowiadają na nie na żywo i nie musicie na przykład tak jak w internecie czekać, czy wam odpowiedzą, czy nie, ale rozmawiacie sobie z nimi na żywo. Później mamy spotkania ambasadorów z uczestnikami i w tym było wiele problemów. Mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni, ponieważ wiele osób narzekało na to, że bardzo mało czasu ambasadorzy byli w pokojach u nas. Znaczy to zależy i wiecie, to trzeba zrobić w ten sposób, żeby po prostu zagadywać tych piosenkarzy, te gwiazdy, bo inaczej oni też nie wiedzą, co mają robić, robią po prostu z wami zdjęcia, pytają się na przykład co tam, jak tam, ale jeżeli nie jesteście jakoś otwarci, nie rozmawiacie z nimi, no to mówią, że okej, super i idą sobie do innych pokoi i nie siedzą u was zbyt długo, ale jeżeli zagadacie je, na przykład będziecie zadawać im pytania i w ogóle różne rzeczy, no to zostaną u was dłużej. Oczywiście nie mogą tam też siedzieć nie wiadomo ile, tylko mają tam wyznaczony czas, bo muszą obejść każdy pokój, ale jeżeli się postaracie, to będą u was dłużej. Ja na przykład z moim pokojem, no to oni też tak przychodzili, robili zdjęcia, nie siedzieli zbyt długo, ale starałyśmy się też jakoś z nimi zagadywać i dobrze wykorzystać ten czas. Poznajmy się bliżej, nie mam pojęcia co to jest, ale wydaje mi się, że będzie to coś w takim stylu, że po prostu zapoznać się z innymi uczestnikami obozu, z osób w twojej grupki, bo tam jest podzielone na grupy różne i po prostu będziemy się poznawać. Sesje fotograficzne. Na sesję polecam mieć wam wybraną pozę, bo gdy powiecie tym gwiazdom, że chcecie mieć pozę tak jak on wymyśli, no to zwykle będziecie mieli zwykłe, normalne zdjęcie, a jeżeli chcecie jakąś niezwykłą pozę, to polecam wam szukać na stronie Youngstars Photo plus innych osób i na przykład pokazać to właśnie tym ambasadorom i tym gwiazdom, albo wymyślić swoją własną i o tym powiedzieć tym gwiazdom. Youngstars Making Of, to nie wiem co to jest, Youngstars Hunting, wydaje mi się, że to są te takie jakby podchody w lesie, bo tam obok jest taki lasek i właśnie wydaje mi się, że to o to chodzi, że tam są takie podchody i to też było bardzo fajne. Chodziliśmy z całą grupką i szukaliśmy różnych rzeczy i na drzewach były jakieś wskazówki, to było też super. Youngstars Tournament, to pewnie będą jakieś zawody, ale nie wiem jakie. To chyba były te zawody takie sportowe, w których brali udział tylko ci, którzy chcieli. Youngstars on the Beach. To jest bardzo fajne, jeżeli jest ładna pogoda, bo jeżeli pada deszcz, to wasi wychowawcy na obozie nie zabiorą was na plażę, ale jeżeli jest ładna pogoda, to naprawdę jest superancko. Można sobie posiedzieć na kocyku. Na przykład my dostaliśmy takie ręczniki w poprzednim roku i siedzieliśmy sobie na nich. Wszyscy mieli takie same ręczniki, robiliśmy sobie zdjęcia naprawdę na tej plaży. Było tak świetnie, mogliśmy sobie włączać muzykę, porozmawiać sobie, bardziej poznać uczestników innych, no i to było super, ale to trzeba właśnie trafić na pogodę. Youngstars Disco. Ja w tym momencie właśnie chciałabym pozdrowić Olę. Ole U, nie chcę mówić, ale możecie ją też zobaczyć na moich vlogach z kampa, ponieważ Youngstars Disco spędzałam właśnie z nią i to była po prostu najlepsza dyskoteka w życiu. Było tak świetnie, że naprawdę nigdy nie spędziłam lepiej żadnej dyskoteki ani imprezy, więc jeżeli macie z kim spędzić taką właśnie imprezę czy dyskotekę, jeżeli jesteście otwarci na ludzi, jeżeli lubicie tańczyć, ja na przykład nie przepadam z tańczeniem i nie umiem totalnie, ale z Olą się bawiłam super, jeszcze jak tańczyły z nami gwiazdy, to było naprawdę świetnie. Youngstars Cinema, to po prostu siadamy sobie i oglądamy film. Youngstars Karaoke, tego jeszcze nie było, przynajmniej mnie nie było, jak to było, bo podobno było to na zimowym w tym roku, a mnie tam niestety nie było. Youngstars Talent Show jest dla osób, które chcą się pokazać, umieją śpiewać, tańczyć, coś niezwykłego robić. Jedna osoba na zimowym pokazywała swoje właśnie obrazy, jak rysowała, które były prześliczne, pozdrawiam Julkę, jeżeli to ogląda. I
było naprawdę super i tam osoby mogą się zaprezentować. I wtedy właśnie artyści nas oceniają i można wybrać jakieś fajne nagrody. Baloniada i Let's Cook, tego jeszcze nie było i to właśnie są wszystkie zajęcia, które są w programie. Oczywiście czasami jest ich więcej, siadamy sobie na takiej ala świetlicy, też tam możemy pograć w gry. Jak siedzimy w pokoju, to też poznajemy się bardziej ze swoimi współlokatorami jakby. Jeżeli macie osoby, z którymi bardzo chcecie być w pokoju, to możecie na formularzu tam to wpisać i naprawdę będzie wszystko cudnie, tak jak chcecie. Organizatorzy zapewniają nam naprawdę świetną zabawę i żeby wszystko było ideolo. Jeżeli się z kimś nie lubicie, to nie musicie z nim być w pokoju. I organizatorzy robią wszystko, żeby było nam tam miło i przyjemnie. Dlatego czy teraz opłaca się jechać? Patrząc na te zajęcia, sami musicie ocenić, czy według Was to jest opłacalne za taką cenę. Właśnie wszystko zależy od tego, czy jesteście bardziej czy mniej otwarci na ludzi, czy porozmawiacie z tymi gwiazdami, czy nie. No i wszystko właśnie zależy od Was, jak spędzicie ten czas. Moim zdaniem bardzo się opłaca jechać. Co prawda cena nie jest zbyt niska, bo kosztuje 1200 zł za letni, a za zimowy 1600 czy tam 700 zł. Więc trochę sporo, ale jeżeli lubicie te gwiazdy, lubicie ich słuchać, oglądać i chcecie z nimi porozmawiać, to naprawdę jest to super, bo czasami możecie też z nimi zjeść posiłki, tak samo na obiedzie, na śniadaniu, jeżeli usiądziecie do stolika, zostawicie wolne miejsce, to bardzo możliwe, że jakaś gwiazda usiądzie właśnie do Was i będziecie mogli z nimi zjeść wspólnie posiłek, porozmawiać i spędzić jeszcze więcej czasu. Więc moim zdaniem opłaca się wydać tyle pieniędzy, żeby spędzić tak cudowne chwile. Naprawdę jest to coś niesamowitego i ja się bardzo cieszę, że już trzeci raz mogę być na Youngstars Campie. Napiszcie mi na dole w komentarzu, kogo najbardziej lubicie z Youngstars i czy jedziecie na campa, albo czy chcecie jechać i czy Wam pomogłam też w rezerwacji. Mam nadzieję, że uda Wam się cokolwiek zrobić i mam nadzieję, że widzimy się na następnym filmiku. Buziaczki, do zobaczenia na filmie albo na Youngstars Campie. Mam nadzieję. Pa, pa!